W Małopolsce prawie 70% bonów turystycznych wciąż czeka na aktywację. Bon turystyczny to wprowadzone w zeszłym roku wsparcie dla branży turystycznej. Jak się jednak okazuje, do tej pory aktywowano zaledwie 30% bonów. Ma to związek z utrzymującymi się restrykcjami pandemicznymi oraz obostrzeniami w zakresie funkcjonowania hoteli czy działalności kulturalnej i sportowej. W Małopolsce wciąż 70% bonów turystycznych można aktywować. Na 377 tysięcy bonów przygotowanych dla rodziców dotychczas aktywowano 118 tysięcy z nich. Wartość aktywowanych bonów to ponad 106 milionów złotych, natomiast z tej puli 118 tysięcy wykorzystano całkowicie 22 tysiące bonów. W bazie znajduje się obecnie ponad 20 tysięcy podmiotów, które przyjmują płatności bonem. Jak się okazuje, Małopolska jest regionem, gdzie beneficjenci bonów zostawili najwięcej pieniędzy. Chętniej płacono bonem tylko w województwie pomorskim. Przypomnę, że polski bon turystyczny przysługuje na dziecko, na które przysługuje świadczenie lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500+. Aby aktywować bon, należy mieć konto na platformie usług elektronicznych, czyli jeśli ktoś jeszcze do tej pory sobie takiego profilu nie założył, to aby aktywować bon, musi to zrobić. Na jedno dziecko przysługuje bon o wartości 500 zł, jeśli natomiast dziecko jest niepełnosprawne, wtedy przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wartości, czyli razem 1000 zł. Bon nie jest wymieniany na środki pieniężne. Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2022 roku. Do tego dnia można nim płacić, jednak usługa może być zrealizowana w późniejszym terminie.